nastroju dzisiaj. Ale skoro już przygotowałam sobie na sernik, to pomyślałam, że się ty też podzielę z innymi internautami. Więc ustawię sobie kamerkę i zapraszam. Będzie to sernik na zimno, z truskawkami oczywiście, bo dzisiaj ten tadzinek kupił truskawki. Jest tam filmik, jak kupował, więc nie przyjemy ich, a ciastko zjemy do kawy, jak to my, bardzo chętnie. Więc zabieramy się za robienie ciasta. Nie wiem, jak to będzie widać. A może, nie wiem, tak ustawię. Może tutaj. O właśnie. Jakoś to ustawię. Sposób znajdę, żeby było dobrze widać. Tadeusz jest po prostu dzisiaj zmęczony. Jest bardzo zmęczony. I po prostu musi odpocząć. Witaj, Dziubasie. Witaj, Sylwia. Co będę robiła? Sernik na zimno. Taki. Taki, no taki inny trochę może niż większość osób robi. Pokażę. Także nie, tak jakoś z tą kamerą sobie tutaj ją tutaj wyszukuję, może się uda. O, żeby było dobrze widać. Dzisiaj mój ukochany operator kamery jest po prostu zmęczony. Trzeba mu po prostu dać żyć, trzeba mu dać odpocząć. Dobra. Więc tak, mam tutaj oczywiście blachę. Oczywiście daję jakieś tam herbatniki. Biszkopty, herbatniki, ciastka, wszystko jedno, co tam macie. Moczę po prostu w wodzie, żeby były miękkie. A, jeszcze wcześniej muszę sobie zagotować galaretkę. No właśnie. Może tak. 400. Jest. Dobra. Mieliśmy dzisiaj ciężki dzień, ale tak jak już wspomniałam, przygotowałam sobie sernik, żebyśmy nie kupowali ciasta. Jest tyle owoców, truskawek, więc zrobię. Poprawi nam to jutro humor, jutro będzie lepszy dzień.
jeszcze zostawać jakieś jeszcze. Tutaj biszkopty, to wykorzystujemy. Nie mam jakiegoś stałego przepisu. Blachę mam taką większą, bo no dla nas dwójki, naszej dwójki, taka mała blaszka to jest za mała. Po prostu. I my zawsze lubimy większe porcje po prostu robimy. Dobra. O. Galaretka będzie cytrynowa pewnie. No. Przepis jest w galaretce na pół litra wody. Ja do serników dodaję szklankę wody, tak, żeby ona zagęściła nam ten później sernik, związała bardziej, więc daję połowę wody. I tam jest przepis na pół litra, no właśnie, więc ja daję tak szklankę. Nie mogę na wszystkich komentarzy czytać, bo jestem zajęta tutaj tworzeniem sernika, ale później. Dobra. O, tutaj właśnie. Tak. Chowamy trochę. Dobra. Względne rzeczy pochowane. Nie psuły klimatu. O właśnie, już jest porządek. Dobra. Więc działamy. Wyniosę tylko, żeby się trochę schłodziła. Okej. Więc tak. Mam jakieś serki z takich większych, waniliowe. Wszystko jedno, jakie kupicie, jakie lubicie. Bazą jest serek waniliowy.
Może być z wiaderka. Oj kurczę. Chyba to nie jest dzisiaj mój dzień na robienie takich rzeczy. To nic. Dobra. Więc tak, serek mam już tutaj w pojemniku. No i tak, dwie śmietanki 30. One mają 330 ml. Tak. Dobra. Jedziemy, więc ubijam śmietanę. Tak jak na bitą śmietanę. I oczywiście dodaję do niej albo śmietanek, albo śnieżkę. Albo jedno i drugie. Zależy co macie. I tutaj piszę na 200 ml mleka, więc tam było ponad 600. 400. Dobra. Z taką odrobiną cukru tylko, niewielką, bo śnieżka jest słodka, ser będzie słodki, więc przesadzimy jak damy za dużo. Więc dobrze. Ubijam śmietanę.
Dobra. Także tak. Fajnie dzisiaj. Nakosił się trawę. Nazasuwał dziubek. Jak widać na szybko? Jako? Jest to światło. Dobrze widać, bo światło troszkę. Dobrze, to tak zostawi, bo to stoi tak na palniku, wiesz? No, także mój dziubasek dzisiaj sobie pracuje. W łóżeczku już. Chłopak się mój tak napracował ciężko, że aż mi go szkoda. Co nie, dziubek? Okej. Więc teraz dodam śmietanek, żeby mi nie opadła śmietana. W moim przypadku to dwie torebki, bo zamierzam dodać śnieżkę. To jest mój pomysł na sernik. Po prostu mój. Wypróbowany, sprawdzony, taki niezawodny. Okej. Nie musi być ta śmietana jakoś strasznie mocno ubita, z tego względu, że i tak dodamy serek homogenizowany, dodamy śnieżkę, więc też nie ma co tak strasznie się z tym przejmować, że coś tam po prostu nam nie wyjdzie. Jeszcze i tak będzie ubijane. Okej. Dobra. Zrobiłam galaretkę już wcześniej, ale się nie stężała i trzeba będzie pewnie troszkę poczekać. Ale tam nic, mamy czas, poczekamy. Używam ją do zawężalnika, niestety.
trochę lodu, żeby była zimniejsza. Kochanie, czy ty widziałeś naszą kocię gdzieś? Dobrze. Na galaretki muszę poczekać, więc przygotuję sobie truskawki.
Kochanie, coś ci przynieść do picia, coś? Nie, słowo kochane, dziękuję, dziękuję. Proszę ci, wiesz, oświetlę kamerę. Tak. A może postaw sobie na tam tą jabłek. Dobrze. Spróbuję tak zrobić. Albo kamerę postawię z przeciwnej strony może. Jest dużo lepiej, tylko zasłania niska, wiesz? Wiem, wiem. Lepiej? Czy jest lepiej? A może wyżej i o tak. Lepiej? O, teraz jest dobrze. O, teraz jest lepiej niż było wcześniej. No to dobra. No to dobra, dziękuję ci, kochanie. Dobra. Tutaj oczywiście Adzinek mi tutaj pomaga. To jest mój anioł stróż. I ja ciebie. Wzajemnie, kochanie. To mój prawdziwy anioł stróż. Rzeczywisty, namacalny. Fizyczny. No to cieszę się. Kurczę, chyba będę musiała do obie ich jeszcze troszkę, bo te się nam troszkę zgniotły. Dobra. Okej. Więc truskawki mamy przygotowane. Przebrane. Galaretka jest przystygnięta, cytrynowa. Właśnie. Wyłożyłam. Taka jest blacha, dość spora. Nie wiem, czy wcześniej było widać. Teraz pokażę dokładniej. Dobrze. No nic, pójdę na chwilę do Tadeusza, zobaczę, co tam u niego słychać. No, niestety nie zgasła mi się ta jeszcze galaretka, tak jak chciałabym. Zaskoczyła mnie ta galaretka po prostu, przerosła. No i cóż, trzeba poczekać. Ale kostek wyleciało, wypluło. Tak. No to może się zapowietrzyło. Nie wiem, dziubku.
A jeszcze raz ja spróbuję, może. Kurde, nie wiem, co by się... Zobacz, otworzę lodówkę, wiesz? Dobrze. Oj, to wakacyjny model, bo ona jest w systemie... ona jest w systemie urlopowym, lodówka, wiesz? Tak? No, no. Może jak ją myłam, to pewnie nacisnęłam coś nie tak Może skarbie, teraz może spróbuj, nie wiem, czy ona w ogóle nawróciła, bo tak ona była... A nic, trzeba poczekać. Tak, no zimna woda. Ale to szkoda, dobra, wody nie trzeba tak. No właśnie. Tam lodu. Ale mi się kostki, to się drobniejsze. To tu drobniejsze, trzeba będzie poczekać, wiesz? No wiem, dobra. Ona była taki w systemie, takim była wakacyjnym, wiesz? Dobrze, kochanie, poczekam. Widzowie mnie twoi zobaczyli. Nie. Kochanie, mogę coś powiedzieć do widzów? Cześć, dobry wieczór, witam na kanale Życie. Kruszynka od nowa. Kochani, kruszynka chwilowo wyszła, ale zaproszę was, coś wam pokażę fajnego, ciekawego. Chodźcie razem ze mną. Coś wam pokażę, co by wam się nie nudziło. Co robię? Uczę się między innymi chińskiego. To jest chińska telewizja, China Global Television Network, France. No i między innymi oglądając uczę się takiegoż języka. Ale coś jeszcze fajnego wam pokażę, tylko kamerę przyłączę tutaj. Właśnie, chińska telewizja. To w bardzo dużej ilości chińskiej flagi. No i tak to wygląda. Ale to zobaczcie. To jest gitara. Ta słynna gitara, którą otrzymałem od Kruszynki. Dzień dobry, Eliza. Pani Elizo, witam serdecznie. To jest gitara, którą otrzymałem od Kruszynki. A to jest makrama świecąca. Ona w nocy świeci jak drzewo życia z Awatara. Ale niestety Kruszynka podwiązała. Dlaczego? Bo kocia tutaj skakała. Skakała do tych sznureczków. No i mało tej makramy nie ściągnęła. Kochani, co takiego ciekawego tutaj w sypialni jeszcze jest, zobaczcie. Widzicie te papierki? To są koci zabawki. To są koci zabawki, kocia te papierki przynosi Kruszynce w nocy. No i oczywiście zaczepia kocie. Jeżeli jesteśmy w sypialni, coś wam pokażę. To jest obraz, który otrzymałem w nagrodę. Jest to od takiej pani malarki ze Szczecina, którą serdecznie pozdrawiam. Kiedyś zaokazano pomoc, po prostu otrzymałem obraz na pamiątkę właśnie. I tak to wygląda. Kwiatek tutaj, Kruszynka, nie wiem jakich cudów dokonała i ożywiła. Pani Eliza pisze, bardzo państwu współczuję tego, co się wydarzyło. Pani Elizo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj mieliśmy bardzo ciężki dzień, no i dlatego tak troszkę jest ciężko. Wracając do innych tematów, to jest kolejny obraz tutaj w sypialni. To jest też prezent dla mnie, gdy odchodziłem z dawnej pracy, to otrzymałem właśnie taki prezent.
To jest taki, otrzymałem prezent i tak to wygląda. Kochani, dzisiaj pracuję, robię co innego na kanał Tadeusz Kasprzak, niezależny dziennikarz śledczy. A Sylwia pisze, na mandolinie zagraj. Okej, okay. No i oczywiście tutaj mamy taki kominek, wieczorem ja zgaszę światło, może będzie lepiej. O, tak to wygląda. Kominek oczywiście na okrągło jest włączony, mało kiedy go się wyłącza, ale jest muzyka, jest miło, jest relaks, bo bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na relaks, na O, kto to idzie do sypialni, zobacz. No, kto by, ty, kto tu jest? Kocia, a gdzie ona była? Poproś. Jak ona brudna, gdzież? Kocia, gdzie ty byłaś? Patrzcie, no kocia była czysto wczoraj prana gąbkowana, a dzisiaj jest już, tak się wybrudziła. No właśnie, i tak to się dzieje, tak to się dzieje. Najważniejsze, że jest. Tatusia, ale gdzie ona się tak wybrudziła? No gdzie? No oczywiście. No, wiesz, gdzie ona no właśnie, kocia ma swoje... Ale spada samym czubku. Tak. O, no właśnie, Kotusiu, ja mówiłem twoim widzom, dlaczego twoja makrama jest podwiązana, tak. Bo powiedziałem, że kocia skakała, ten chochlik cukrotkowy, tak? Okej, okay. Gra na gitarze, tak, oczywiście, że tak, ale nie dzisiaj. Dzisiaj mamy naprawdę taki bardzo ciężki dzień. Chińska telewizja, bardzo fajne programy nadają, także warto oglądać, nie ma reklam, praktycznie nie ma reklam. Chodźcie dalej, pokażę wam coś wam jeszcze pokażę. Tutaj, o, jest Kruszynka! Co Kruszynka robi? Patrzcie, jak biega kocia o napędzie odrzutowym. No i oczywiście wszędzie te swoje karteczki ma kocia. Kocia? Ona jest pod tobą, kochani, wiesz? Za tobą teraz. Tak. Chodź zjedz coś. Głodna będziesz. Nie, kotusia, ona nie będzie. Ona i tak dzisiaj tyle zjadła, że... No ale zobacz, ten kocha była biegała. A Kruszynka robi to, co robi. Korzystając tak z chwili czasu, przyjąłem troszeczkę inicjatywę. Dziękuję. Inicjatywę, bo tam wgrywam film Tadeusz Kasprzak, niezależny dziennikarz śledczy. A tutaj Sylwia pisze tak, a Sylwia coś pisze. Co Sylwia napisała? Koniec roku szkolnego to niestety smutny dzień dla was. Tak, Sylwia, to prawda. Miał inaczej wyglądać. Tak, Sylwia, to prawda. Dlatego też to zmęczenie nasze jest inne. Nie jest fizyczne, tak. Tylko takie inne. Właśnie, Sylwia, dlatego stąd nasze takie zmęczenie, bo bardzo to wszystko przeżyliśmy. Jest ciężko. Damy radę. No właśnie, co takiego ciekawego? Już mówiłem, to są obrazy od Dominisi. Dominika to jest taka bardzo młoda dziewczyna. Ja nie użyję słowa dziecko, bo Dominika ma 8 lat czy 7? Kuszynka, skarbie. 8. Ale jest tak wspaniałym dzieckiem, bardzo myślący, jak niektóry dorosły tak nie myśli, tak jak właśnie Dominika. I te obrazy dwa otrzymaliśmy w prezencie od Dominiki. Te obrazy zrobiła Dominika osobiście sama. I zobaczcie, ile to pracy dziecko włożyło. To wszystko jest ręcznie wyklejane. Jaka precyzja wykonania. Zobaczcie, jak pięknie. To też wszystko jest zrobione. Pani Eliza Presz pisze, życzę dużo zdrówka dla państwa. Pani Elizo, bardzo serdecznie pani dziękujemy. I wzajemnie. Ale tutaj otrzymuję informację, bateria rozładowana. Kochanie, ale... To ja biegnę do poładowane. Kotusiu, ten prądek ci się kończy w telefonie. A kocie oczywiście sobie tutaj je. I tak to wszystko wygląda, kochani. Tak to wygląda. Chodźcie, wam coś pokażę. Pójdziemy na taras. Coś wam pokażę, co dzisiaj tutaj przybyło. Dziś. O, ja myślałem, że deszcz pada. Nie. Dzisiaj przybyło nam troszeczkę kwiatków. A gdzie są te kwiatki? A właśnie, tutaj między innymi są też kwiatki. Tutaj są kwiatki. Ojej, jak miło jest na dworze, kochani. Wiecie co, co wam powiem, że jest fantastycznie.
Fantastycznie, tak. Pozmieniałam trochę dzisiaj, pozmieniałam. Tak, troszeczkę tu zmian, tak. Bo tak naprawdę praca przy kwiatach bardzo relaksuje, bardzo relaksuje, prawda? Bynajmniej mnie. Tak, no na pewno, ty bardzo lubisz pracować przy kwiatach. Tak. No i tak to wygląda. Sylwia pisze, nie każdy po studiach to inteligent, a niektóre dzieci mądrzejsze niż dorośli. Dokładnie tak. Tak, Sylwia ma rację, właśnie, właśnie. Sylwia jest super, bo tak. Sylwia, nie każdy student to inteligent. Dokładnie. No tak. Bo ma rację, tak. I no tak to jest. Kochani, no i cóż, masz już podłączony ten. Tak. Aha, właśnie. Tutaj też jest obraz. Nie wiem, czy go będzie dobrze widać. W każdym razie tutaj w tym miejscu kiedyś miało być studio. Jak to wyglądało przed remontem, to możecie zobaczyć sobie też na kanale Życie od Nowa, jak to wszystko wyglądało. A teraz zrobiliśmy tutaj taką oranżerię. Robimy w trakcie to realizacji. Tutaj się wiele zmienia, wiele dzieje. Kochani, tak to wygląda. No i cóż, ci internauci, którzy byli u nas, bo powiem, że na kanale Życie od Nowa są takie możliwości wygrania pobytów weekendowych tutaj u nas, no to dokładnie wiedzą, co tu jest, jak tu jest, a zawsze tak jest, że ludziom ciężko stąd wyjechać, bo każdemu się podoba, nie? Że jest fajny klimat, właśnie. O, kochanie, jest, zadziałało. To ja ci przyłączę kamerę, skarbie, dobra. Kochany. Ja wracam do siebie, bo mam tam dużo pracy jeszcze, dobrze? Sobie, kochanie, jasne. Do zobaczenia. Dziękuję, że zająłeś się moimi naszymi internautami. Dobra. I teraz tak. Tam widzę, galaretka mi się kończy. Dobrze. Nawet z tej strony będzie lepiej widać. Więc tak wygląda śmietana. Nie wiem, czy będzie ją widać. Takiej jest konsystencji. Jeszcze ją trochę umyję. I teraz tak, jak wleję galaretkę, wiadomo, że będzie rzetrze, ale to tak miało być, ma tak być, więc zaraz się wszystko rozchlapie. Chodzi o to, żeby ona dodała kwaśniejszego smaku, winności. Zwiększy nam objętość, czyli będzie po prostu samej masy serowej więcej. Dodam oczywiście serek. W przypadku waniliowy, bo przypominam, że będzie to sernik z truskawkami i z galaretką. Dodałam dwa duże serki waniliowe. Niestety muszę to wstawić do zlewu, bo zaraz będzie wszystko rozchlapane. O, właśnie. Pokażę tutaj.
wymieszaliśmy. A teraz dwie śnieżki. One mają zagęścić. Galaretka oczywiście swoją drogą to zrobi. No dobra. Ojej, przepraszam. Oczywiście po wszystkich sypkich. Tak. Tak, Kotusiu. Więc do podkręcenia klimatu sernikowego, jeszcze zawsze próbuję, czy mi smakuje. Jest rewelacyjny. Dodaję herbatniki. Herbatniki, małe biszkopty, co po prostu mam. Nie
jeżeli uznam, że jest za rzadkie, mogę dodać jeszcze jedną śnieżkę. Ale to już tak niekoniecznie. A wam się wydaje, że będzie wystarczające. Dla pewności. Czyli dodałam 3 śnieżki, 2 śmietan fiksy i galaretkę. To powinno wystarczyć. Ciastka wciągną nadmiar wilgoci, nadmiar wody. Poprawię jeszcze łyżką. To już będzie koniec. Dobra. Więc teraz kamera w drugą stronę. Dobra, zabieramy się za ciastka. O, może tak będzie lepiej. Jest dobrze, Tadzinek? Tak, kochanie, widzę ciastka, to nie dobrze. Okej, dobra. A że galaretka mi się już zmieści, to zrobimy to trochę inaczej. Tak więc dla tych, którzy do końca nie widzieli, dodałam 2 serki waniliowe 400 gramowe, 2 śmietany 30, 330 ml. Właśnie. I oczywiście do tego dodałam 2 śmietan fiksy, 3 śnieżki w proszku oczywiście, no i galaretkę rozpuszczoną w jednej szklance wody, żeby ona po prostu nam zgęściła ser. No i oczywiście 3 paczki herbatników pokruszyłam. I wtedy wychodzi nam dużo masy. Tutaj mam galaretkę już wcześniej przestygniętą. Ja ją traktuję zawsze widelcem albo łyżką. Zależy. Ma dać kolor po prostu. Wylewam trochę. Wiadomo, żeby zrobiło mi się miejsce. Nie mam tej galaretki, gdzie podziać.
Widzisz, kopty namoczyłam wcześniej w wodzie. Można w jakimś tam soku, jak lubicie. I oczywiście tą galaretkę wrzucam do sera. Tak, to jeszcze nam zwiększy ilość produktu. Wiadomo, że będzie go więcej. Lekko mieszam. Nie bójmy się eksperymentować. Nie trzymajmy się jakoś mocno jakichś przepisów. Po prostu na spontan próbujmy. Co mamy? O właśnie. Ze Śnieżką zawsze wychodzi. Ze Śnieżką, ze śmietan fiksem. To są takie produkty, które zawsze nas uratują. O właśnie. Nadmiar, tam Dzinek obliże i powiedz, dobra. Bardzo dobrze, potem dziękuję. Proszę bardzo. Ale Dzinek stwierdził, że dobry. Czyli... Jak to Dzinek stwierdził, że dobrze, to nie ma innej opcji. No i oczywiście układam truskawki. I zalewam później galaretką truskawkową, czy jaką macie. Może być cytrynowa. Okej. Okay. No i stawiam do lodówki. Później tylko dojdzie galaretka. Nie wiem, gdzie ona się zmieści, ale może się gdzieś zmieści.
Okej. I czekamy do jutra. O, tak więc dzisiaj by było prawie na tyle. Jeszcze tylko po prostu pozbywam naczynia, posprzątam. No i co? No i odpocznę po męczącym dniu po prostu. Ale jutro będzie nowy, lepszy dzień. Będzie pyszne ciastko do kawy. Zostanie mi tylko zrobić galaretkę i poczekać, aż stężeje i zaleję sernik. Jutro pokażę pewnie w szorcie, tak, jak udał się, jak wyszedł. Tutaj, żeby nie było nudno. Nie wiem, czy widać kocie, czy nie widać. Ona sobie tutaj właśnie, o jest, właśnie się bawi. No właśnie, nasza youtuberka mała. No właśnie. Może uda mi się tak kamerę postawić, żeby ją było widać. Postaram się. O właśnie. O właśnie, jak się kocia bawi. Bo się ładnie bawi. Tak, nasza mała youtuberka też musi być. To są jej papierki, które mam w łóżku, obok łóżka mamy. No chyba zwiała kocia. Jak pijany zając w kapuście. Tak, ona dzisiaj to... Tak, ona, ja dzisiaj patrzyłam, jak ona to odkryła i tak skakiwała i wychodziła. Dokładnie, miałam to nagrać, ale nie było już czasu. Strasznie jej się ta zasada podobała.
Okej, okay. Kocia się ewakuowała do Tadeusza, do Tadzinka. A ja jeszcze chwilę posprzątam. Żeby już to też mieć za sobą. Ja nie wiem, czy takie ciastko się nazywa, czy to są kocie języczki, Sylwuś, czy co to jest. Nie mam pojęcia. Ja po prostu, ktoś mi kiedyś polecił przepis, żeby po prostu zrobić z serków homogenizowanych, prawda? No ale że tych serków u mnie było mało, rodziny dużo, no to co? No to fantazjowałam po prostu. No to co? Żeby było więcej, no to... Galaretka w kawałkach, no to co? No to herbatników, no to... No co jeszcze? Bitą śmietanę można dodać, tak jak ja dodałam. No i po prostu jest więcej. Smaczniejsza, ciekawsza, ciekawszy smak. Jak połączysz wszystko i pokombinujesz. Zawsze się uda. A... na pewno, że miałabym jak u babci, nie wątpię. Także na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Nie przeczytałam wszystkich oczywiście komentarzy, bo dopiero teraz wzięłam telefon do ręki, ale dziękuję Wam, że byliście. Zachęcam do eksperymentowania, do próbowania, a jak będzie rzadszy sernik, to też zjecie łyżką. Nic się nie dzieje, na przykład z lodami albo z truskawkami. Opcji jest dużo. To się nie może zepsuć, po prostu. To się... Zawsze można coś wymyślić. Dziękuję za uwagę. Super. Dziękuję wszystkim, że byliście, że jesteście. Dziękujemy. Hej, pa!